Dziękujemy bardzo za tak liczne przybycie. Chyba się tego nie spodziewaliśmy. Mamy nadzieję, że będziecie bawić się dobrze. Składamy podziękowania dla firmy Gustav Securitas za ochronę i za to, że dbają o bezpieczeństwo na naszym koncercie. Dziękujemy także dyrekcji Domu Kultury Słowianin za udostępnienie nam sali. Jak również dziękujemy drukarni Tęcza za wydrukowanie naszych plakatów i biletów. I dziękujemy wam za to, że przyszliście. Życzymy miłej zabawy, a teraz przed wami Ostry Onset. Dlatego, że łączymy się w pełni z ideą, którą przedsięwzięli uczniowie ELO 9. Uważam, że cel jest szczytny, jest to uczeń szkoły, w której pracuję. Weź zobacz, co się tam dzieje lepiej. I dlatego tak, dlatego to jest niezwykle istotne. Myślę, że my jako zespół Analiza zawsze byliśmy chętni i braliśmy udział w tego typu imprezie. I tutaj taka oto piękna koszulka zespołu jest do nabycia, do wylicytowania. Ile? Dobra, to cena wywoławcza wynosi 5 zł i liczymy na przybicie. Rozmiary są różne. Wszystkie rozmiary będzie można później wybrać. To 10 zł tutaj z pierwszego rzędu. 20 kolega w czapce. 25 kolega w długich włosach. Uwaga, na życzenie wygranego możemy wszyscy się podpisać na tej koszulce jeszcze. Warto. Naprawdę warto. Słucham? 30. 30 po raz pierwszy. Ile? 50? Mamy 50! Brawo, pan Kowalik! Dobrze, jest 50 po raz pierwszy. Kto da więcej niż 50 może? 60, bardzo dobrze, 60 po raz pierwszy. Brawo! Kto da więcej? 60 zł. Zorganizowali koncert i jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni, że podjęli taką inicjatywę, że robią coś, żeby pomóc naszemu bratu, w sumie dla nich zupełnie obcemu chłopakowi, bo nie zdążył pójść do ich klasy, nie zdążył pójść do ich szkoły. Co mu się stało, że nie zdążył niestety? W wakacje przed właśnie pierwszą klasą gimnazjum, kiedy kąpał się w morzu, przykryła go fala, pociągnęła na dno, w wyniku czego dostał niedotlenienie mózgu. No i teraz walczymy o to, żeby przywrócić mu sprawność, bo jak wiadomo, zniszczenia mózgu są dosyć kłopotliwym. To jest całkiem spory płomień, bo my cały czas wierzymy, że Czarek wróci do pełnego zdrowia i jest to możliwe, także nawet lekarze... Dla nas to jest naprawdę bardzo duży wydatek, ale jakoś staramy się. Nieoczekiwaną pomoc otrzymujemy właśnie ze wszystkich stron, między innymi właśnie z ELO 9 pomaga i tak jakoś cały czas wspólnymi siłami. Wspierają was duchowo, nawet i finansowo, tak? Wszyscy mieszkańcy są zaangażowani, koncerty rockowe są, dacie radę. Tak, na pewno damy radę, bo nie dość, że my dajemy cały czas radę, to jeszcze młody cały czas się stara i coraz lepiej z nim jest i coraz więcej pracy wkładają wszyscy i ku lepszemu idzie. To co, dziękujemy dobrym ludziom. Dziękujemy, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy wszystkim.